fabryka jest prawie gotowa, żeby zacząć produkcję. Technicznie możemy powiedzieć, że narzędzia i maszyny są zmontowane, natomiast z tego względu, że jeszcze kończymy prace budowlane, to takiego całego testu procesowego nie przeprowadziliśmy. Czekamy, aż wszystko naprawdę będzie w 100% zmontowane i wtedy będziemy mogli przeprowadzić te testy i powiedzieć, że fabryka jest gotowa. To, czego samego początku powtarzaliśmy od początku naszej obecności tutaj w Biskupcu, że chcemy być dobrym sąsiadem, chcemy zaangażować się w życie regionu. Fabryka jeszcze nie pracuje, powiedzmy trochę mocy przerobowych, fizycznych jeszcze mamy, więc poprosiliśmy naszych pracowników, czy nie chcieliby w ten sposób coś zrobić pożytecznego i dla miasta, i dla społeczeństwa. Udało się nam kilkunastu naszych kolegów i koleżanek wykorzystać, za co im serdecznie dziękujemy. Dzięki temu też i w kilku szkołach, i w szpitalu ludzie ucieszą się, pokazujemy to nasze zaangażowanie w miasto, w region. Proszę siostro, proszę powiedzieć, co robili tutaj pracownicy EGA? Przyszli z taką inicjatywą, żeby tą kaplicę nam odnowić. Nie ukrywam, że to jest taka moja perełka i bardzo chciałam, żeby kaplica nabrała takiego blasku. Chciałam, żeby była odremontowana, więc panowie gruntownie dokonali malowania kaplicy. Bardzo chciałam, żeby troszeczkę odnowić posadzkę, bo posadzka była już troszeczkę zniszczona. Wiadomo, przychodzą pacjenci, przychodzą też osoby z zewnątrz. Współpracowało nam się bardzo dobrze, o cokolwiek poprosiłam też. Pytałam się, konsultowałam, jestem zadowolona ze współpracy. Widzę, że pacjenci przychodzą, się modlą. Jak przychodzą do takiej odnowionej kaplicy, to też na pewno daje im to radość i widzą, że coś się robi, że ta kaplica jest w centrum szpitala, jest ładną kaplicą. Obecnie trwa tu remont. Co robią pracownicy EGR? No, robią remont naszej biblioteki szpitalnej. Była już taka potrzeba i była taka możliwość, wobec tego skorzystaliśmy z pomocy firmy EGER. Jest to biblioteka nasza szpitalna, z której naprawdę korzystają pacjenci i personel. Mamy niezłe pozycje tutaj w tej bibliotece, także chętnie z tego korzystają naprawdę i nie muszą się rozczytywać w jakichś starych wydaniach. Tak jak widać, jesteśmy w piwnicy. Nie było tu nigdy remontu, tak więc musieliśmy zacząć od zera. Zdrapać całą farbę starą, nałożyć jedną warstwę tynku, dwa razy wyszpachlowaliśmy, wyszlifowaliśmy i dzisiaj już zaczynamy malować. Tak jak widać, już sufit mamy pomalowany, gruntujemy ściany. Gdy skończymy ściany, kolor, będziemy kłaść panele. Firmy EGER? Tak, firmy EGER, tak. Panele będą z firmy EGER. Pracę przewidujemy tak do końca tego tygodnia. Możliwe, że jeszcze w następnym zajmie nam tu parę dni jakieś takie dopieszczanie. Robiliśmy też ogólnie kaplicę na górze, też byli zadowoleni. Byliśmy w kaplicy, oglądaliśmy, piękna robota. Aha, to cieszymy się bardzo właśnie, że się podoba, bo wkładamy w to wszelkich naszych starań. Mamy czas chociaż coś jakiegoś pożytecznego zrobić. Dla biskupca, dla gminy ogólnie, to dla wszystkich. Zresztą ja jestem tutaj z Biskupca, akurat to można powiedzieć też, że no dla siebie, no tak samo, dla siebie. Tak. Jesteśmy w auli Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Biskupcu. Aula lśni nowością. To efekt pracy? Pracy grupy pracowników z pobliskiego zakładu EGER. Panie dyrektorze, co tutaj robili i czy pan jest zadowolony z efektów pracy, bo wizualnie wygląda to nieźle? Na początku byliśmy mówieni, że te dwa tygodnie poświęcą na odświeżenie jednej z pracowni i ustaliliśmy, że to będzie to miejsce. W trakcie prac okazało się, że zostanie więcej zrobione niż planowaliśmy. Została poprawiona zupełnie konstrukcja filarów, są dużo bezpieczniejsze, nie podlegają takim łatwym wgnieceniom i obłupaniu. Została całkowicie wyszpachlowana ta sala, wymalowana, wygruntowana. I co najważniejsze, co nie było wcześniej w ogóle punktem nawet naszych rozmów, została nam położona nowa podłoga. Gdybyśmy mieli używać szkolnej skali od 1 do 6, to ja bym ocenił to na 10. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Czy EGER przyjmuje jeszcze ludzi do pracy? Jak najbardziej. Na tą chwilę nasz zespół liczy już ponad 350 osób. Docelowo chcemy, aby w tej pierwszej fazie projektu to było 400 osób. Poszukujemy jeszcze osób na stanowiska produkcyjne, a więc operator maszyn. Potrzebujemy jeszcze ludzi do naszego działu utrzymania ruchu,
a więc elektryk, mechanik. Potrzebujemy do tak zwanych white collarsów specjalistów do zakupu surowca, więc zakupu drewna. Proszę składać dokumenty za pomocą portalu pracuj.pl lub bezpośrednio tutaj do nas na rekrutacja@eger.pl.